Ojejku. Ale brzydki źrebak, fuj! No dalej, Livio, wyczyść ją. Co jest? Mama! Odejdź ode mnie, brzydki źrebaku. O nie. Hanna! Co się stało? Czy to jest, o czym myślę? Tak, nie chcę ją. Wiesz, to teraz mam problem. Mamy jakąś zastępczą matkę? Tak, mamy, na pastwisku. Myślę, że się nada. No to chodźmy. Chodź, śrebaczku. Damy ci inną mamusię. Okej. Okay. Hanna, chodź! Idę! Jestem. Mam nadzieję, że się nada. Ja też. Przepraszam, proszę panią. O, witaj. Gdzie jest twoja mamusia? Nie chciała mnie. A ty jesteś chłopcem czy dziewczynką? Bo nie wybacz, ale nie widzę. Jestem chłopcem. O, to witaj. Nie masz imienia? Nie, moja mama mnie nie chciała. A jak twoja mama ma na imię? No... Livia. Livia, tak? Poczekaj tu. Jedzę coś. O, dziękuję. Jest. Uff, przyjęła go. To na szczęście. Uff. Livia? Co? O, widzę, że masz dziecko. Tak, ale to należy do ciebie. Jak mogłaś nakarmić rybaka? Jak się rybak urodzi, musisz go nakarmić. Wiesz, dla mnie to jest bardzo brzydki rybak. Nie wiem, jak możesz jakiegoś rybaka karmić. Każdy rybak jest ładny na swój sposób. Ten też jest bardzo ładny. No to skoro ci się tak podoba, to sobie go weź. Ja idę. A w ogóle jak go nazwiesz? Co cię to interesuje? Przecież już nie chcesz być jego matką. No, ale chyba można się spytać. Niech będzie Budyń. Skoro to chłopczyk, to niech będzie Budyń. A, i tak jakieś dziwne imię. Idę stąd. Gdzie moja mama poszła? Zostawiła cię. Szkoda. A teraz ty będziesz moją mamą? Tak. Jej, będę miał mamę. I mam na imię Budyń? Tak. Jej, dziękuję. 5 lat później. Cześć, mamo. O, cześć, Budyń. Aleś dorosły. Tak, słyszałam, że masz do jakiejś stajni jechać. Tak, wiem. Będę tęsknił. Też będę tęskniła. Minęło tyle lat, a już jesteś takim dorosłym ogierem. Mam nadzieję, że kogoś znajdziesz. Mam nadzieję, mamo. Muszę już jechać. Będę tęskniła. Pa, synku. Pa. Na pewno będę przy tobie. Nie chciałam ci powiedzieć, że ja umieram, ale zawsze będę przy tobie. W nowej stajni. Gdzie tu trzeba iść? O, przepraszam. O, cześć. Jestem Budyń, a ty? Kasztanka, miło poznać. Jestem tu nowy i niezbyt wiem, gdzie trzeba iść. O, mogę cię prowadzić. A takie pytanko, czemu jesteśmy do siebie tacy podobni? W sumie nie wiem. Chyba, że... O, wiem! Wiem, czemu jesteśmy do siebie tacy podobni. Czemu? Bo jesteśmy tej samej rasy. Mówiono mi podobno, że jakiś ogier Black Forest ma przyjechać, dokładnie ogier szwarcwaldzki. Ty jakiej jesteś rasy? No, szwarcwaldzkiej. O, to ty jesteś. Miło poznać. W końcu ktoś, co jest tej samej rasy, co ja. Fajnie.
To chodź, oprowadzę cię. Okej, dzięki. No i to wszystko, co chciałam ci pokazać. A chciałabyś się zaprosić na randkę? O, bardzo chętnie. To przyjdę wieczorem. Okej. Wieczorem. Kasztanko? Tak? Wiem, że tak dopiero się poznaliśmy, ale czy byś chciała za mnie wyjść? Zakochałem się w tobie. O, tak. Kocham cię, Budy. Ja ciebie też. To kiedy ślub? Może jutro? Okej. Dam da dam, dam da dam, dam da dam, dam da dam. Witam wszystkich w moim pierwszym ślubie. Więc tak, Kasztanko, czy bierzesz Budynia za swojego męża? Tak, biorę. Tak, biorę. Budyń, czy bierzesz Kasztankę za swoją żonę? Tak, biorę. Ogłaszam was z mężem i żoną. Możecie się pocałować. Oho, brawo! To kiedyś rybaczek? Dopiero jest po ślubie, spokojnie. No dobra. 11 miesięcy później. Wszystko będzie dobrze, Kasztanko. Uff, mam nadzieję. Spokojnie, dasz radę. Jaki śliczny. O. To jest ona. Ona? Cudowna. Wygląda jak ja byłem, jak byłem młody. Z rybakiem. O, słodka jest, co nie? Tak. Jak ją nazwiemy? Może czekoladka? Niech będzie śliczne imię dla takiej klaczki. Tak. Ale fajnie. Pierwsze słowo słyszałeś? Tak. O. To jest ta stajnia nowa. Tak. Chodź, czekoladka, idę. To jest chyba ta stajnia Dzika Dolina, tak? Chyba tak. O, ktoś tam idzie. O, cześć, Budyń, cześć, Kasztanka. Wicher, co ty tu robisz w tej stajni? No jak to, co mieszkam? Witam was, wy jesteście nie Dzika Dolina. Cześć. Jesteś przywódcą? Nie. A, okej. Okay. A to jest chyba wasza córka? Tak, zgadza się. Ma na imię Czekoladka. Dzień dobry. Dzień dobry, też mam źrebaka. Córkę. O, fajnie, Wicher. Ma na imię Lilia. Super. Ma poprowadzić nas po tej stronie, bo nie wiemy, gdzie mamy iść. Okej, to chodźcie ze mną. Jej! Chodźmy. No i to tyle. Chodźcie poznać moją żonę i moje dziecko. Okej. Cześć. Cześć, tato. Kto to jest? Cześć! A cześć! Jestem Lilia, ty? Czekoladka, miło poznać. Dzień dobry, jestem Penelopa. Ja jestem Budyń, a to jest moja żona Kasztanka. Miło cię poznać. Również. Skąd się znacie, Wicher? A, udzielałem im ślubu. O, ciekawie, nigdy mi tego nie mówiłeś. Wiesz, zapomniałem, jak tu przyjechałam z tej staniny. A, okej. Okay. Boimy się, okej. Gonisz. Złapię cię zaraz. Nie złapiesz, a patrzcie się złapię. Czasy obecne. Ech, pięknie tutaj stajni. Już się robi zimno. Tak. A nasza córka już się robi taka dorosła, dojrzała. Tak, kochanie, wiem. Cześć, tato.
Cześć, skarbie. Już niedługo będziesz dorosła. Na razie to jestem źrebakiem, no ale to już niedługo. Jemy. Słyszałam, że chyba podjechał do jakiejś stajni. Właśnie wiemy, ale będziemy zawsze z tobą. O, cieszę się. A tato, mam takie pytanie. Tak? Berek, gonisz? Ech, no idź się z nią pobaw. W końcu będzie jechała do stajni. Na badania. Na badania? Myślałam, że to na zawsze do stajni. Eno, gdzie? Dobra, idę gonić. Zaraz się złapię. Nie złapiesz mnie, tato, i tak mnie nie złapiesz. Złapię cię.